Chciałem przede wszystkim wszystkich przywitać. Dzień dobry, cześć. Jak tam wrócicie? Skończyła się walka, skończył się okres przygotowawczy do przygotowań do walki. Tak jak mówiłem już we wcześniejszych wywiadach, wracamy do szarej codzienności, rzeczywistości i teraz czas zająć się naprawdę poważnymi rzeczami, a nie tam jakimiś duperelami. Przede wszystkim chciałem zadedykować tą swoją walkę, którą udało mi się wygrać całej mojej ekipie, tej, której dziękowałem, czyli wszystkim moim sponsorom, wszystkim moim sparring partnerom, wszystkim tym, którzy mi pomagali w przygotowaniach do walki, którzy mnie dociążali, którzy mnie sparowali, którzy ze mną w jakiś sposób trenowali, ponieważ gdyby nie oni, to do tej walki bym tu nie podszedł, tak, bo nie byłbym przygotowany. Także no, ja akurat wykonałem pracę w ringu, ja wykonałem to, do czego oni mi pomogli się przygotować, ale cała zasługa należy się im i to im bardzo za to dziękuję i uważam, że tylko i wyłącznie to jest ich zasługa, że tą walkę wygrałem. Za to chciałem bardzo podziękować. Przepraszam. I za to chciałem bardzo im podziękować. Teraz już, gdy emocje opadły, chciałem jak zwykle po gali zrobić licytację fantów, które są związane z galą na rzecz dwóch fundacji. Fundacji AST i Fundacji Tara. Są to dwie fundacje, którym ufam bezgranicznie. Wiem, że pieniądze nie zostaną zdefraudowane. Wiem, że każdy grosz z tej licytacji zostanie przekazany czy dla psiaków, czy dla kóz, czy dla świnek, czy dla psiaków, czy dla koni, dla zwierząt, jakimi się te fundacje opiekują. Pierwsza licytacja i sądzę, że taka najbardziej poważna jest to puchar, który udało mi się wygrać na gali PS26. Drugą licytacją będzie to licytacja koszulki sponsorskiej wszystkich moich sponsorów, którzy pomagali mi w przygotowaniach właśnie do tej gali, oprócz firmy Terrorem i firmy Extreme Hobby, gdzie niestety z przyczyn ode mnie niezależnych nie mogę mieć ich na swoich zbrojach, ani na dolnej, ani na górnej. I do tej koszulki dokładam do tej licytacji rękawice, w której walczyłem, w której udało mi się wygrać, tak? Druga licytacja będzie to licytacja unikalnej koszulki zrobionej przez mojego sponsora firmę Extreme Hobby, tak? Gdzie projektantem głównym był Alf. I do tej koszulki oczywiście dołożymy spodenki. Nie są to spodenki używane. Także, żeby ktoś nie myślał, że są spodenki ściągnięte z dupy, po walce oraz dane do licytacji. Jest to druga para spodenek takich samych, w jakich walczyłem na gali i po prostu komplet, żeby było do treningu czy do chodzenia. Koszulka oczywiście, bo spodenka chyba przypał gdzieś tak tutaj miasto, będzie razem połączona tak ze spodenek właśnie koszulki, do której też licytacji dokładamy plakat z gali z autografami wszystkich zawodników, którzy brali udział na gali, tak? Jest dużo plakatów, na których kogoś tam może zabraknąć, na tym plakacie są wszyscy zawodnicy, także to będzie druga licytacja. I te trzy licytacje za chwilę pojawią się u nas na stronce. Michał Drozdowski z firmy Skuteczny mnie wszystko ogarnie, tak żeby to było ogarnięte. Bardzo bym prosił o bardzo poważne podejście do sprawy, bo nie traktuję tego w sposób rozrywkowy, nie traktuję tego w sposób jakiejś zabawy, to traktuję to w sposób bardzo poważny, bo moc zwierzęta jest dla mnie priorytetem na tą chwilę. I chciałbym, żeby z tych licytacji zbierać jak najwięcej pieniędzy, żeby jak najwięcej móc kupić rzeczy. Mówię, pieniądze z tych licytacji pójdą na pół dla Fundacji Tara i dla Fundacji AST. Tego możecie być pewni, że żaden grosz nie zostanie zmarnowany. Trzecią sprawą po gali, jaką chciałem poruszyć, to jest oczywiście podziękowanie, przede wszystkim pierwsze, podziękowanie dla wszystkich tych, którzy mi kibicowali, którzy mnie wspierali, gdzie jutrzem miłe słowo. Ciężko mi jest, uwierzcie, odpisać na każdy SMS, który dostaję z miłą jakąś dedykacją, po walce czy przed walką. Ciężko mi jest odbierać każdy telefon, ponieważ też potrzebuję troszeczkę wyciszenia, czy przed walką, czy po walce, dlatego nie miejcie mi tego za złe. Ale wszystkim dziękuję, jak najbardziej mogę. Oczywiście wielki i soczysty chuj po same jaja w ryj i w dupę tym, którzy się prują, którzy się pruli, którzy się będą pruli.
kilku wiadomości wiem, że te najgorsze kurwy, takie jak oczywiście, nie mają na tyle jaj, żeby pokazać swoją mordę, czy nawet się zalogować z imienia, jak Fresh, który się pruł pierdolony ileś razy na jakimś tam portalu, teraz nagle chyli kurwa czoło i mówi, że przyjedzie opierdolić pałę moim psom. Stary, przyjeźdź im opierdol, tak? Byłeś się tyle czasu, teraz myślisz, że to jest wszystko zabawa? Będzie mnie to śmiesz, jesteś kurwą dla mnie tak jak byłeś. Będziesz i zdechniesz. I tobie wszyscy podobni. Także ci, co się próbuj, a teraz darzą mnie dobrym zdaniem, że źle o mnie mówili, źle o mnie myśleli, a teraz jestem takim kozakiem, chuj na to wykładam. Chuj na was wykładałem, chuj na was wykładam i będę wykładał. Ci, co mówią, nie należy kurwa cisnąć z nimi, bo to tylko napędza, to jest woda na młyn, ja będę to robił, bo mnie takie mam przesłanie, jestem kurwa mesjaszem i będę z wami kurwie cisnął. Walczyłem nie dla was, walczyłem dla siebie. Za doping dziękuję tym, którzy są ze mną od zawsze, byli, są i będą. A wy zdychajcie kurwie w męczarniach, zdychajcie w fabrykach, wpierdalając kaszankę, pijąc kurwa kawę, kurwa zbożową i zapierdalając 8 godzin z młotkiem kurwa w ręku, do niczego nie dochodząc. To jest takie przesłanie ode mnie. Reasumując, i wracając do rzeczy poważnych, licytacja pucharu, licytacja numer 1. Licytacja numer 2, koszulka i rękawice. Licytacja numer 3, koszulka Extreme Hobby, spodenki, w jakich walczyłem, i puchar z autografami. Oczywiście do każdej licytacji dokładamy smyczkę ze wszystkimi sponsorami moimi, tak? Tu są wszyscy sponsorzy, jest i firma Extreme Hobby, jest i firma Terrorin, RHP i DJ Dexa. I jeszcze raz chciałem podziękować całej mojej drużynie, całej mojej ekipie, wszystkim z osobna, czyli Sławek Duba, DSF, Spartek, Jarosław Reszta, Lewandowski, Andrzej Lewandowski, Petr Hokan, Andrzej Kandarian, Gołszo, tu niestety chłopaków nie znam z imienia i z nazwiska, firma Kameleon i cała wesoła drużyna, Skuteczny Net, Michał Grodowski, cała ekipa KSW, Marki, Maciej oraz wszystkie dziewczyny, chłopaki, którzy tam pracują, Smoliński, Kamil Smoliński, fizjoterapia, Szkoła Wyższa z Kutna, Skuteczny Net, Michał Grodowski, Extreme Hobby, ALF i spółka z Poznania, Terrorium, Rychu Peja i DJ Dex, fundacje, dziewczynom dziękuję bardzo, że zbierały pieniądze podczas gali dla psiaków. Fundacji Tara, która pomaga zwierzętom bezinteresownie, którzy borykają się z problemami życia codziennego, a pomagają. Także wszystkim im dziękuję. Dziękuję tym, którzy podczas gali wspomagali fundację, rzucają pieniądze, zbieraliśmy do puszki. Chciałem podziękować wszystkim chłopakom, którzy walczyli ze mną na tej gali, którzy ze mną stworzyli fajne widowisko. Chciałem bardzo pozdrowić Michała Materle, pogratulować mu tego, że zatrzymał pas, dał mega walkę, znów pokazał mega jaja. Także no, wszystkim tym dziękuję i mam nadzieję, że się zobaczymy w tym, w innym życiu, w takiej lub innej sytuacji. Bardzo dziękuję wszystkim i pozdrawiam.